Każdy z nas jest inny. Łączy nas to, że jesteśmy ludźmi, a cała reszta to jedna wielka odmienność. Mamy różne nawyki i upodobania, oglądamy różne filmy, śmiejemy się z różnych żartów. W czasie wolnym też preferujemy różne formy wypoczynku. Hotel czy schronisko, walizka czy plecak, plaża czy górski szlak. Ta sama odmienność dotyczy nas, gdy mówimy o zjawiskach paranormalnych. Jedni śmieją się z nich i pukają w czoło, gdy ktoś mówi o duchach czy innych niewyjaśnionych zjawiskach. I próbują wszystko tłumaczyć na zasadzie szkiełka i oka. Inni przyjmują te sprawy z pełną wiarą, gdyż sami w swoim życiu doświadczyli niezwykłych zjawisk. Jedni unikają rozmów na tematy paranormalne, gdyż odczuwają strach, by czasem przez przypadek nie zrobić lub nie powiedzieć czegoś w złą godzinę. A inni, no cóż, inni wyruszają w podróż, by przeżyć coś niezwykłego, coś, czego nie da się wytłumaczyć na chłodno. Chcą poczuć dreszczyk emocji. Ich podróż to podróż z nadzieją, że może tym razem się uda spotkać ducha. Zapraszam Was dziś w kolejną podróż. Podróż w pogoni za duchem. Wśród pięknej zieleni i mokradeł biebrzańskich leży twierdza Osowiec, zbudowana na rozkaz cara w XIX wieku jako wojskowy obiekt strategiczny. Twierdza jest perłą europejskiej architektury. Przyciąga swoim urokiem i niezwykłością turystów oraz ludzi, którzy lubią się bać. Twierdza ma bowiem swojego ducha, a właściwie dwa. Wzmianki o czarnej damie pojawiły się w czasie I wojny światowej, podczas niemieckich testów z gazami bojowymi, które to były przeprowadzane właśnie tu. Pojawiła się ona, czarna dama. Żołnierze zobaczyli ją w oparach chloru, który unosił się nad ziemią. Zjawa pojawiła się w trującej chmurze i zaczęła gonić żołnierzy. Mimo popłochu, jaki zrobiła i ucieczki żołnierzy, co chwilę dopadała do któregoś z uciekających. Szponiaste dłonie zjawy z wielką siłą zaciskały się na szyi ofiary, by po chwili pozbawić ją życia. Podobno dziś ducha czarnej damy można nadal spotkać w twierdzy. Zawsze jest on w towarzystwie niemieckich żołnierzy. Źródła podają, że mieszka tu też duch lejtnanta, który w wyniku nieszczęśliwej miłości, strzałem w głowę, odebrał sobie życie. Chryszczata to górski szczyt w Bieszczadach Zachodnich. To tu, w listopadzie 1914 roku, rozpoczęła się bitwa między wojskami carskiej Rosji a żołnierzami Austro-Węgier. Przyniosła ona wiele ofiar, zwalczących 50 tysięcy żołnierzy. Wielu zginęło w wyniku odniesionych ran. Przyczyniła się do tego też wyjątkowo surowa zima. Trupy leżały wszędzie. Nie nadążano z kopaniem grobów. W okolicznym lesie zaroiło się od mogił, lecz większość z zabitych leżała na placu boju. Miejsce to do dziś pozostaje mroczne i owiane dziwną, tajemniczą aurą. Choć minęło już tyle lat, śmiałkowie, którzy przychodzą na Chryszczatą, by znaleźć jeszcze jakieś pobitewne pamiątki, a tych nie brakuje, twierdzą, że słychać tu głośne rozmowy, wykrzykiwania w języku niemieckim. Przypomina to wydawanie rozkazów. Tyle, że nikogo nie ma w pobliżu. Często też, gdy dzień nad Chryszczatą chyli się ku wieczorowi, słychać tu świst kul, szczęk broni, krzyki rannych, słychać tu panie wojskowych butów wśród suchych gałęzi, a w oddali widać żołnierzy, którzy walczą ze sobą. Jest to straszny widok, bo choć minęło ponad 100 lat, oni nadal tam są. Zjawy żołnierzy, którzy nie wiedzą chyba o tym, że dawno już nie żyją, przychodzą tu, by rozstrzygnąć tę bitwę. Śmiertelną, ostatnią, w jakiej przyszło im wziąć udział. Widmowa armia, tak ją nazywają świadkowie. Czy chcieliby tu jeszcze powrócić? Po takich przeżyciach? Raczej nie. Manufaktura i Muzeum Miasta Łodzi. To tu możemy spotkać ducha jednego z trzech królów bawełny, Izraela Poznańskiego. Ten bogacz dorobił się ogromnego majątku. Ciężka praca przyniosła efekty, tyle że Izrael wykorzystywał nie tylko swoją pracę. Stosując nieczyste praktyki, na przykład wydłużając czas pracy robotników, doprowadził do tego, że dziś, po śmierci, jego dusza nie umie zaznać spokoju. Do jego przewinień dochodzą jeszcze konszachty z siłami piekieł, które wspierały go w dążeniu do wymarzonego celu – posiadania bogactwa.
Duch poznańskiego snuje się zatem po korytarzach fabryki. Towarzyszy mu brzęk monet, które liczy i z którymi rozstać się nawet po śmierci nie umie. Szuka nadal swoich skarbów. Przestawia wskazówki zegara fabrycznego. Słychać przy tym jęki i głośną modlitwę. Swemu panu towarzyszą duchy dwóch psów. Legenda miejska czy prawdziwe zdarzenia? Wiele osób spotyka przecież niewytłumaczalne zjawiska. Trudno wszystko negować, trudno wszystko próbować wyjaśniać. Tak jak każdy z nas jest inny, tak każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w to wierzy, czy nie. Bez względu jednak, co ty wybierzesz, uważaj na siebie, byś nie musiał na własnej skórze przekonać się, że to była jednak prawda.